Co ona Kurwa, się w ogóle robi jestem w ogóle? Ej, co ona robi niewyspany. w tym menu głównym? Nie wiem, jeszcze ja nie odpalałem tego menu. Ale ja, co ona robi w tym menu głównym? No słuchajcie, ale to będę zaraz mówić na tym A na na nagraniu. nagraniu, okej, okay, dobra, Ja święta z... co ona robi? Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy was razem z Torgusem Siemka. i z lewitującą Larą, gdzie widzę tylko jej podeszwę trampka. Okej. Okay. Na suficie. O, znowu, o, jeszcze wyżej weszła. O, to już jej, nie mam jej już, słuchajcie. Nie mam już w ogóle Lary w menu głównym. O Boże. Nie ma, Ona mi zniknęła. dopiero teraz wlazła na prezenty i chyba teraz będzie Ale lewitować, teraz tak? zobaczysz, co się będzie dalej działo. Ja zacznę kontynuować swój monolog, moi drodzy. Tak, w ogóle zacznijmy od tego, że custom świąteczny należy do Pedro Croft. Tak, jeżeli wiecie, o co chodzi, to chodzi o Pedro Croft. Ale wstęp! Generalnie, słuchajcie, gość jest bardzo zdolny. Bardzo zdolny i robi naprawdę śliczne customy. Ostatnio ogrywałam z Kreskiem od niego custom, już nie pamiętam tytułu, ale jest prześliczny. Tylko on ma jedną taką ponoć krążącą opinię wśród społeczności TR-a, że on się nie słucha, w sensie beta testerów, w sensie nie bierze do siebie tych takich dobrych, cennych rad. I no strasznie pobagowane są te customy, ponoć. Ale to nie jest nam straszne, my sobie z Torgusem poradzimy. Byleby nagle w trakcie gry Lara nie wylądowała na nie wiem, budynku, bo widzę, że właśnie jest do tego ten, zdolna. Właśnie mam ten etap, gdzie widzę tylko podeszwę, nie? Dobrze, że w gówno nie wdepnęła. Tak. Moi drodzy, tytuł tego customu to A Christmas Eve 7,15. No dość nisko. Tutaj nawet mnie Torgus zapytał, tak. czy nie za Czy na pewno, cena. Czy ty sam na pewno chcesz ten custom? No bo generalnie ja wiem, że on robi naprawdę bardzo ładne Rozumiem. Te customy. Tylko no tam coś nie trybi. Nie do końca. Rozumiem. 2021 rok, więc no takie rzeczy nie powinny mieć tak naprawdę miejsca, bo to jest dość świeży custom. Amelia zaprasza Larę na Boże Narodzenie do Belgii. 4 godziny przed przyjęciem bożonarodzeniowym Lara przyjeżdża do miasta i czuje, że coś jest nie tak. No, ja widzę, że coś jest nie tak, ale spoko. Ewidentnie. Musi za wszelką cenę dowiedzieć się, w czym tkwi problem i uratować imprezę świąteczną. No to co? Lecimy? Odpalamy. Odpalamy. To A sekrety jakieś coś, ten tegas? Ach, cholera wie. Okay. O jest. Już widzę ten ogrom tego miasteczka. Ja pierdzielę. No, to będzie hit. Ja się gubię w takich lokacjach, nie? Od razu mówię. A więc musimy się trzymać za rączkę, słuchaj. Ale fajny strój. Malarka. Okej, no i co my tu mamy? Czy to się otworzy automatycznie, ta bramka, czy... Aha, wiesz dobra. Co? No? Otwiera się, czy nie? Otwiera się, wiesz, już widzę słabo mi. Kłada, tak? Tak. Tu mapa jest. Mapa jest, no. Aha, to jest taka, że ona się po prostu na nią patrzy i tyle. Czekaj, a co na tej mapie? Pewnie jakieś tutaj? Nefralgiczne miejsca są. Jest jakieś łóżko czy jakiś hotel. Tam widzę, grałeś, a nie grałeś custom Barbie. Wiesz co, jak się nie, na nie prawo grałem. Od tej mapy, zanim gdziekolwiek, to widzę taki balkon i w Barbie się takie balkony otwierało. Widzę ja takie białe. Tak, tak, tak. No widzę. Idę sobie tam podejść, zobaczyć czy, w ogóle, czy się tam da. Tu się da na murek. No da się na murek wejść. Na murek, ale jak do góry? No jest taka drabinka, wiesz? Widzę ją. A to ja nie widzę, ale na dole widzę... Aha. A na dole też chyba coś może Flary. Być. To ja zaraz sobie tam zejdę. Zobaczę w ogóle, czy to da się otworzyć, nie? No jak jest drabinka, no to wątpię, że się nie da. No ale myślałem, że jakiś łom czy coś, a nie? Gdzie ty masz drabinkę? A, dobra, jest. No otwiera A jest, ona. Dobra. Mhm. Otwiera, ale co tu jest? Tu coś leży chyba. Jezu, śnieżynka! A to tutaj jest może sekret? Jest 10 sekretów, słuchaj. O Boże. No i to jest sekret, 1 na 10, dokładnie. No nie, to ciszę, bo to mogą być prawa niestety. Tam masz śnieżynkę i Flary sobie zabieram. No Flary wzięłam z dołu. Dobra. No i co, i wracamy do kłada teraz, czy no, chodzimy wracam, na piechtę? Wracam. Bo ja nie wiem, jak to może być rozległe. O nie Boże. Wiem. Dobra. Wiesz co, wiecie co, to miasteczko, nie wiem, bo ty pewnie nie grałeś, nie ogrywałeś, bo przynajmniej nie kojarzę, żebyś ogrywał ten custom. No. Bardzo mi to zaczyna na wstępie przypominać, ale jeszcze wejdę tu sobie na środek, tu gdzie jest
gdzie są prezenty, widzę. Za mapą jakby to, tak? Tak, tak. Strasznie mi przypomina na razie to miasto Nerkopolis. Nie wiem, czy taki custom kojarzysz. Nie, ja nie grywałem. Tylko w świątecznym wydaniu, wiecie? Aha, okej. Okay. Aha, no i jeszcze najważniejsze, słuchajcie, jeżeli będziecie brali za ten custom, to w folderze z grom jest plik readme, który jest dość istotny i jest taki folder, że pokazuje nam screenshoty, zdjęcia. Dobrze, że chociaż Pedro to informuje. Chociaż tyle, no. Że są pokazane miejscówki, których broń Boże, w których broń Boże nie można na save'ować. Zapisywać. I loadować też. Loadować też, bo po prostu będziemy mieć kapę. Dobra, to są jakieś drzwi, ale wszystkie jest pozamykane przy tych prezentach, wszystkie? Przy tym Mikołaju. No ja wszędzie klikam Ctrl i ona nic nie otwiera. No ale tu ewidentnie idę. Będzie można później iść. Myślę, że tak. Ja wsiadam na tego kłada i gdzieś jadę. No właśnie bardzo się przed tym wzbraniam, wiesz, no, ale wszędzie, wiesz, tylko nie na kłada. No wiesz, ale dobra, ale no trzeba było... Tylko wiesz, to takie jeżdżenie na tym kładzie, to dla mnie to jest takie trochę... No nie będzie irytujące. Nie, nie, chodzi mi po prostu o to, że no? Trzeba będzie co chwila schodzić, no, bo musiała wiem, się tu rozejrzeć. No chyba to bez sensu będzie ten kład w takim razie. Nie wiem, no jadę powolutku, ale dobra, czy to ma sens? Jadę na razie, no. No tu poczekaj, no właśnie już pojechałem, pominąłem, nie spojrzałem tutaj, bez sensu. Nie no, muszę się tu zatrzymać, już na rozdrożu muszę się zatrzymać. Tak, ja już... też jestem na rozdrożu i tu to coś jest, jakiś tak, jest śmietnik znajdźka. Widzę tutaj jest. Mhm. Ja mam, co to jest? To jest pewnie apteczka, jakieś ciasteczka. Aha. Dobra, nie wiem, czy tu cokolwiek jeszcze jest więcej. Nie wiem, gdzie ja mam iść, słuchaj, na lewo, na prawo. A w ogóle za dzbankiem jest jakieś przejście? Jest takie kucane, mamy o tym ty flary? Mówisz? Tak. Jezu, ktoś mi napieprza 15. Na Discordzie, no dostanę szału. Zawsze jak nagrywam, to słuchaj, ktoś zawsze pisze nie na nie można rolować się, szkoda. No. O, to zawsze do mnie ktoś dzwoni, wiesz, jak nagrywam. No ale weź, no, cały dzień wczoraj se gram, nikt nic ale nie ale spokojnie, pisze, nie? Ja na przykład, wiesz, cały dzień jestem, okej, 13, zaczynam sobie w weekend nagrywać i nagle się zaczynają telefony. To jest już standard. O, tu jest śnieżynka. Drugi sekret. No, to ładnie to wyczaiłaś, to przejście. Aha, ale to było takie dość widoczne. Znaczy, powiem ci, jak się trochę zlewało, ja bym nie wiem, czy zauważył. Nie no, dostanę szał. Czy ktoś może przestać do mnie pisać? Ja no wiem, że są święta, chyba, że ktoś mi składa życzenia teraz. A ja wiesz. Ja mam rage'a, nie? Na przykład. No, Boże. No jak mnie ten dzbanek zablokuje, to dostanę szał. Mnie zablokował, ale muszę od prawej strony w takim razie. No, ja chciałem właśnie od lewej, nie? Ja też chciałam od lewej. Dobra. No to co? Ja nie wsiadam na ten kład. To jest bez sensu nie, dla mnie. No na razie jest troszeczkę takie wychodzę mijające się... i idę na lewo. Rower tu jakiś jest. O, tam w oddali jest jakaś taka różowa... Aha. Nie no, wchodzę na ten kład, bo droga jest dość odległa. No jest. Już mi jest słabo. Aha, i jest taki mostek do przeskoczenia na kładzie, mi się wydaje, takie coś tam jest. No widzę to już z daleka. Gdzieś to? Czekaj, dobra, najpierw sobie to obkrążę jeszcze przy tym rowerku. Nie, tu jest pozamykane, tu jest jakiś też sklep zamknięty. Jezu, żygam. Jak widzę to miasteczko, żygam. Za duże. Czekaj, tutaj jeszcze od tego mostu jest taka kawiarnia jak w Angel of Darkness. Takie są takie w sensie, no stoliczki. Ale czy można wejść w ogóle do tej kawiarni? Czekajcie, Jezu, zobaczmy, czy można otworzyć, chodzi na ten nie? kład tylko od prawej strony, tak jakby. Nie, nigdzie nie chcą nam otworzyć. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, przeskakujemy przez ten most, czy na razie nie? No nie, no, a to już wszystko, żeśmy zerknęli? Nie, ja nie zerknęłem, ja w ogóle nie wiem, nie potrafię ogarnąć tego, gdzie iść najpierw, nie? No dobra, chyba że nie przeskakujemy i tą stronę najpierw pogarniamy, na razie tak? Jeszcze zobaczę tą stronę, później przeskoczę, no cóż. Jest taka muzyczka. Tu jest znowu ten taki gzyms, na którym... O Boże, muzykę mam głośniej. Muszę sobie przyciszyć. Tu jest znowu taki gzyms, tylko coś na nim jest. O Jezus. Nie, tu nic nie ma. Boże, już mamy dwa sekrety. Ładnie, ładnie. No ale to jest, kurde, irytujące. No ja zsiadam i zaraz muszę wsiadać znowu. Aczkolwiek tak dobrze, że ten kład tu jest, bo bez kłada to byśmy tu 5 lat... O, bibliotekę znalazłem, słuchaj. Mm-hmm. Tylko ja nie wiem, czy ona tutaj otworzy. Aha, ja jestem i tak po drugiej stronie tego mostu. Da się to od... wiesz, dookoła no to przejechać. To jest, nie wiem. Bardzo. Nie rozumiem. Aha, biblioteka jest zamknięta jakaś na klucz. Jakaś baba przy śmietniku tam stoi. Biblioteka na klucz zamknięta jak coś. A tu jest taka jakby furtka otwarta i tu można zejść na dół, jakby pod ten most. Patrzę się na tą babę, pewnie coś jej trzeba dać, żeby ją ogrzać. Chociaż ona sobie ogrzewa gałęzie. Nie wiem, gałęzie.
O Boże. Ej, tu coś... Ej, tu też jest jakiś jakby bar. Czekaj, da się to otworzyć? Da się! Ej, wlazłem gdzieś, jakieś drzwi otwarte mam. Jakby cukiernia? Kawiarnia? Nie wiem. Wziąłem to jest jakiś gość z piesulkiem marzną, dziedziulki. Znaczy dziedziulki. Ej, coś tutaj mam dać? Ej, jakieś ciasteczka. Da się to jakaś skrzynka pocztowa, mój Boże, jest mi słuchaj, słabo. Słuchaj, ja gdzieś... Ja też, mi jest też słabo. Słuchaj, jestem w tej kawiarni, tu się schodzi na dół, jakaś piwnica, nie wiem, idziesz tu? Nie wiem, gdzie to jest. Tak ja jestem po drugiej stronie tego mostu, dosłownie po drugiej stronie i tam jest ta kawiarnia. Kawiarnia, a ja mam jakieś wejście do budynku. O Boże. No to nie wiem, gdzie jest kawiarnia, no to szukam. To jest jakiś właz do kanałów, ale nie da się go otworzyć chyba. Po drugiej stronie mostu, tego mówię ci, nie? To taki punkt, myślę, że znaczący i taki, że... No, ale ja jestem po drugiej stronie mostu. No i to jest naprzeciwko jakby, tego przeskoczenia. Tego przeskoczenia. Tak, tak, dobra, tak. To tam tak, dalej tak, to od tak, razu tak. Będzie ten taki, taka posiadłość, ale to zaraz tam pójdziemy. Słuchaj, jakieś okno się otworzyło, ale gdzie to okno jest? To idę do ciebie. Bo tu przycisk jest ogólnie, nie? W tej piwnicy. Tutaj nawet są takie, wiesz, znaki, gdzie jest hotel, gdzie kawiarnia, gdzie czarcz, kościół, czyli rozumiem, że to będą jakieś nefralgiczne takie tak, miejsca. Tak, myślę, że tak. A gdzie jest wejście do tego, do tej kawiarni? Czy mamy jakieś te... Ej, ale my mamy mapę w ekwipunku! No ale nawet jeśli, no to... Zobacz, ja nie widziałem. Aha, no, to my jesteśmy, poczekaj. Aha. Ma jakiś straszny ten dźwięk, jest taki bardzo na sopranie, zasopranowany. Mam wrażenie. Ten no, głos Lary. Taki... A, okej. Okay. W sensie, jak ona coś mówi, to taki strasznie naszpikowany sopranem. Wiem, rozumiem. Sopranem. No, wiesz, że aż harczy po prostu. Słuchaj, znalazłaś tą kawiarnię? No mam. A, i tam wchodzisz sobie do tej piwnicy, tak? Dobra. No i obstawiam, że tutaj chyba nic więcej, bo te takie kluczowe budynki to w tamtą stronę przeciwną. Biblioteka jest zamknięta na klucz, jakiś balkon się otworzył gdzieś. Aha, bo tu jest przycisk, tak? Tu są kładki jakieś na górze. Tak, znaczy weź ogarnij to, gdzie to mogło się otworzyć? Kojarzysz taki budynek? Ja to w ogóle nic tu nie ogarniam, nie? Nie wiem, gdzie tam jest, nie wiem. Słuchaj, tu jest, widzę nawet takie balkony, widzę drabinkę. W ogóle taka klapa, da się to otworzyć? Nie da się. No nie da się właśnie, próbowałem. Słuchaj, jakiś budynek widzę, ale nie wiem, czy to jest to. No i tu kamera się zmienia nawet. Naprzeciwko biblioteki jest taki budynek. Nie wiem, nie wiem, o jakim budynku mówisz. Czy mówisz w końcu o tym, o którym ja mówiłam, czy nie? Nie wiem. A to, czekaj, idź w stronę, jak wyjdziesz z tego to z tej lewo, kawiarni, tak? To na lewo cały czas idziesz prosto przed siebie i będzie taki budynek naprzeciwko księgarni, która jest na klucz zamknięta, czy tam biblioteki, nie? I od razu z dołu, jak będziesz biegła, będzie widać takie balkoniki, kładki do skakania na tym budynku, widzisz to? Tak, widzę tą księgarnię, no to jest to. No i naprzeciwko tej księgarni jakby... Są te kładki, widzę. I jest drabinka, tak? Drabinka, to ja właśnie tu wszedłem. I ty mówiłaś o tym, czy o jakimś innym jeszcze? Nie. O innej posiadłości? Troszkę tam dalej. A dalej? Za tymi takimi kolcowanymi. Okej. Tylko wiesz co, ja skaczę na razie, nie wiem, czy to mnie doprowadzi do tego balkonu, który my otworzyliśmy? Ja myślę, że tak, bo właśnie dokładnie to miejsce tam było. Dobra, no to gitas, to jest to. W ogóle muzyczka mi się znów włączyła. I tu się otworzyło, ale tam jeszcze dalej jest coś. Tam dalej widzę jeszcze takie balkony do skakania. Daj ta spokój. Jak my się w tym połapiemy, to pozdro. Nie wiem. A powiedz mi, to jest bardziej rozległe niż Barbie? W sensie niż miasteczko w Barbie? Czy nie, podobne? Nie, Barbie jest 10 razy większa. O Boże. Masakra. Dobra, jest jakiś pokój. Ale wiesz co, tam jeszcze dalej mogę iść po flarę. To idę po tę flarę najpierw. Zanim wyjdę. Tak, wziąłem tę flarę, no. Czekaj, co tu jest? Aha. Coś leży. Nie, dźwięk jej mówiący to aha, to jest porażka. Jezu. Tu mi coś pokazało, ale nie wiem zupełnie gdzie. Czy to jest jakiś kocyk, co ja wziąłem? Blanket. Blanket to jest kocyk? Blanket. To tam był piesulek, może piesulek. Był jakiś taki custom, no że piesulka się... Nawet pokazało. Pokazało, no to ja nie widziałem, że tam coś leży. Ale... No, tam był piesulek. Wiesz, że nie mogę podnieść, nie wiem co to jest przy biurku. Ona no, mi tak, wiesz, tryb i nie mogę tego podnieść. A to ja też nie. Wejdę sobie z boczku może.
No nie mogę z boczku tego wziąć, pod żadnym kątem, słuchaj, tego nie mogę podnieść. Ale obstawiam, że to jest chyba apteczka, bo... Z boku? No tak, pod ukosem. Jeszcze jakiś misiu tu jest. A, to dla tej baby. Ale to nie wiem, czy nie będziemy musieli z jakimś prezencie, wiesz, mieć tego misia. I tego... Ale kot to chyba nie, raczej nie w prezencie, tak mi się wydaje. Okej, okay, czyli ten misia, tak? To się go zabiera. Tak. A, no jest ta babeczka, nie widziałem jej w ogóle. I co, wychodzimy stąd? No ja skakuję na dół, idę pokłada i będę szukać tego gościa, bo chcę koniecznie tego pieska wziąć i wiesz... Go utulać. Utulać. Tak. On jest najważniejszy teraz, piesulek. Szukam, ja teraz no, szukam piesulka. Tylko ja go, wiesz co, nie widziałem, on był w jakiejś takiej uliczce, takim zakamarku, nie? Więc powiem ci, że to będzie zgaduj zgadula. To on był po tej stronie jakby mostu, czy po tej drugiej? Nie wiesz? Tak mniej więcej. Nie wiem. A ty mówiłaś o posiadłości jakiejś tu. O Jezu, nadziałem się słuchaj na kolce i nie mogę wyjechać. Tak, też tak miałam. No i co, lądowałaś? Nie, no wyjechałam. A ja nie mogę ruszyć się, słuchaj. Nic. Ruszyć. Ale zapisałem chyba całe szczęście, no. Cudowny skuter, nie? Znaczy kład. No teraz się zaciąłem, słuchaj, na tym. Na ławce. Dobra, idź tu. Aha, o tą posiadłość ci chyba chodziło. No jest taka. Z tymi takimi drzwiami znowu, jak te na balkonie były, nie? No, zaraz mnie szlak trafi. Ja już się wracam praktycznie do początku i nie widzę tego psa. Nie wiem, tu jest jakiś zaułek. Czekaj, tu jakiś zaułek znalazłem, ale nie wiem, czy to tu. O, poczekaj, jakaś siatka. Tam była jakaś siatka. No ale ja tego psa nie widzę, ja nie wiem, gdzie on jest. Jezu, Deseo, pogubimy się tu. Ja muszę najpierw do pieska. Bardzo no dobra, ja też go szukam, ale na razie to ja w ogóle nie wiem, gdzie on jest. A najlepsze jest to, że ja już nie wiem, gdzie skuter zostawiłem, nie? Niż teraz to w ogóle patola. Nie, nie, to ja cały czas na skuterze szukam. Tam były gdzieś takie siatki, jakby ogrodzenia, nie? Kojarzysz? Na tym, przy tym psie. Tak, tak, jestem... były. Tu się coś pali, czekaj, czy to jest ta babka? Dobra, znalazłem, słuchaj, babę. No tak, ale raczej tam byś potrzebował prezent, pewnie jej nie dasz prezent, miśka, od tak. No nie dam jej miśka, tak. Bez sensu. Ja na przykład prezentów nie pakuję w wiesz, w opakowaniu. Nawet nie przyznawaj. Nie, bo ja w ogóle nie mam talentu do opakowywania prezentów. Wiesz, o co mi chodzi? Zawsze to mi tak wychodzi dramatycznie, że lepiej chyba dać od razu bez opakowania niż te. Chyba, że torebka, to torebka tak, nie? Ale w taki papier zawinąć. Ale to jest trochę patologiczne, bo kuźwa, ja już drugi raz mijam jedne i te same lokacje i ja nadal nie widzę chłopa z psem. No, powiem ci, że no, faktycznie patola. Ja już znowu jestem w tym samym miejscu, zaraz mnie szlak trafi. Ja o, w ogóle... jest! Dobra. No i gdzie on jest? Ach, ty... No. No, dzięki. Dzięki, wiedziałem, że na ciebie można liczyć, Deseo. Ach, niedaleko skrytki pocztowej. Bardzo dużo mi to mówi, wciul. No powinno. Ale poczekaj, zobaczmy, czy się da. Mhm. No da się pewnie, bo pokazała cutscena. To jest jak... Nie da się? A mam no mam tą pocztową, no. Wiesz co? No. 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 Że nie da się? No nie wiem, jak mam tego, w którym miejscu mam tego użyć. A może też trzeba opakować to w prezent? No raczej wątpię. Pies sobie ten. A to my tego psa, czy tego faceta? Nie, no tego faceta to my przenikamy. Nie, no raczej psa. Ten pies, ale on też nie jest taki jakby aktywny, bo jak przez niego mogę przejść. Dobra, do tego kosza, obok. No ale to ja już klikałam. A, no, z tej strony. Od boku. Dobra, bo ja z drugiego boku wkładałam. Okej. Okay. Mamy to. Mhm. No i... Coś się w ogóle zrobi? Zrobiliśmy pierwszy dobry uczynek, nie? Dokładnie. A dlaczego tą laskę mi pokazuje?
No bo to jest kolejna baba, którą trzeba pewnie obdarować. A, bo prezent, patrz, zobacz, teraz dostaliśmy prezent, sobie łączymy. A, no i pięknie, Boże. No to teraz można do niej, no to teraz ty lepiej prowadzi do niej. No to do, wracaj tam do tej skrytki pocztowej. Dobra, poczekaj. No i? Do samego końca jedziesz prosto cały czas. Tak. Czekaj, bo już się zgubiłem chyba. W lewo. Znaczy do samego końca, nie do samego, nie, przed. Wcześniejsza, no. W lewo. I czekaj, i tu gdzieś będzie takie odbicie w lewo. Tylko czekaj, zaraz, na razie prosto. Prosto, tu w lewo. Pierwsza, potem w lewo. Dobra, to nie ma sensu. Czekaj. Ja chyba się z nich kupiłem, nie wiem gdzie jest. Nie, dobra, dupa, to jednak nie tu. Ale ty sobie odwiedź komentarz. Dobra, to nie ma sensu słuchać Torgusa. Nie, ja serio nie wiem gdzie ja jestem. Ja nie wiem gdzie ona była. Ja pierdziele. Tu chyba, dobra. Ja falę. Mniej więcej gdzieś naprzeciwko tej posiadłości, co ty miałaś, to trzeba skręcić i tu przez taki przesmyk między budynkami, takie kolumny są, tu przejechać i to będzie tu. Jestem naprzeciwko biblioteki. Jest, mam ją. Dobra, mam to. To nie naprzeciwko biblioteki, tylko ta posiadłość twoja, nie? No to co mam była? Tam posiadłość na jej. No, to naprzeciwko nie jest taka uliczka. Wjedź tam. No. No i teraz między budynkami będzie taki przesmyk z kolumnami, okay, jakby, że możesz no wjechać. Dobra, no. Masz to? No mam. I tam. To tam będzie ta laska. Mam przejechać przez te budynki, tak? Tak, i przez taki przez rożek, no w sensie na, skos taki, nie? No i? No i ona tu będzie w zaułku takim po prawej a stronie. Tu jest, dobra, widzę. No ale ukryte to było, nie? Daj spokój. Ej, pokazało mi jakiś budynek. Ale który to jest budynek? Czekaj. I klucze dostaliśmy. Ja pierdzielę, ja nie wiem, który to jest budynek. Kojarzysz go? Nie wiem. A do czego? Poczekaj, pokaż mi. W ogóle widziałam, że do biblioteki można było. Bunch of keys, to może to do kilku chyba, budynków. Jest, no tak, ale taka scenka pokazała taki. Dobra, ale to może chodźmy najpierw do tej posiadłości, zanim zaczniemy otwierać różne dziwne miejsca. Okej, czekaj. Ja sobie przed posiadłością zapiszę, dlatego że... Ja wróciłem do początku. A, dobra, czyli to był taki... Jezu, to była krótsza droga do tej baby. Widzę właśnie. A pojechaliśmy w ogóle dookoła, nie? Tu się będzie dało kratkę chyba otworzyć, potem jakiś... Wiesz co, wydaje mi się, ale na razie nic nie otwierajmy, po prostu chodźmy do tej posiadłości. Proponuję czyli... zapisać przed posiadłością, bo tam były jakieś screeny z jakiegoś miejsca, nie czy to biblioteka była, czy co to było, ale wolę tutaj zapisać, jak gdyby się miało okazać, że tam się coś skrzaczy, nie? Dobra, to idziemy do posiadłości, tak? Tak. Dobra, jestem już pod nią. To by było, słuchajcie, sekretów na tyle. No, to dwa. Ale one są takie, no powiem ci, w tym miasteczku będzie ciężko je znaleźć wszystkie. A nie da się tego otworzyć. A nie, tu jest, czekaj, tu jest telefon? A, domofon tak, tak jakby, tak? Tak, tak. Mhm. Otwierają się? Tak. Aha, dobra, przeniknąłem. Dobra, to ja sobie tutaj zapiszę. To jest jakaś, to jest kasa, jakby ciuchy jakieś? Nie, co taka jakaś zielona? Idę na lewo. A jakiś disco tam, ja pierdykam. My, królowie, disco, możemy wszystko. Ej, ale autentycznie. Ona coś daje, party ticket. To gdzie? Ja mam iść na party ticket? Gdzie ten party ticket? Kto ci dał party ticket? Nie wiem, no mam party ticket, użyję sobie. Ale nie wiem, kto ci go dał, no. Nie wiem, no mamy party ticket. Ale każdy to ma? A mam, dobra. Każdy to ma? No można, no ale coś się otworzyło, ale... No nie otworzyło się tam przejście dalej do ten, do wejścia na ten, na to party. No oczywiście, że się przejście otworzyło, deseo. A gdzie masz otwarte, bo ja nie wiem. A, i drugie jest zamknięte, okej. Okay. Jedno się otworzyło, a za tym jednym przejściem masz kolejne drzwi. No hit.
No to dupa. Na końcu są drzwi, których nie wolno otworzyć. Dobra, idę na górę po schodach. Irytuje mnie ten dół. Ale to już się tak tutaj rozejrzałeś? Może jest coś do zabrania? To już może być na górze. Tu jest ta lokacja, gdzie nie można zapisywać DSO, chyba na górze. Te bełty. Bo kojarzę. Gdzie są bełty? Na dole? Na dole mówiłam, czy się tu rozejrzałeś, już polazłeś na górę i idzie. Spokój, bo ja od razu na pięterko. A no to se idź. Beze mnie. Idź se beze mnie. O, tu jest jeden pokój otwarty. Tutaj też jest jakiś gość z kapą. Kurwa, cichnę. Tu coś jest. Zamknięte. Okej, miałem rozmowę z tą... No to ja też chcę ją mieć, więc proszę, proszę o ciszę. Ja znalazłam jakieś takie czołgane, ale z zamkniętą kratką na końcu. A znalazłaś już tą Beatrice? Nie, jak ona? Amelia, Boże, Beatrice. Mam, cicho. Hey Laura, Merry Christmas. How long? Merry Christmas, Amelia. I missed you so much. I have so many memories of this town. I'm speechless. Yeah, I'm really glad you came. Spokój się. So look, at midnight, there's a show coming, and I already bought my tickets. Plus, Laura, I need your help. Lucas wants to ruin the show by turning out the lights and the instrument system. I tried to make everything else's anger about David is ridiculous. I'm not gonna let it ruin the hotel show. I got it. Dobra, ani pół słowa nie zrozumiałam, jakby nie skupiłam się na tym kompletnie. Ej, ale ta kucana jest otwarta, ja nie rozumiem. Maria się zamknięta. Moja była na dole, może ty masz jakąś inną. Na górze mam wnękę. Taką ona kucanę. Tu co, mówi no? No, ona tu mówi no. Gdzie mówi no? Przy tym stoliczku, stoliczku z prezentami. U Amelii. O, pokazało mi otwarte... Tak, my byliśmy tam i wtedy to było zamknięte. Wiesz co, jestem w szybie wentylacyjnym. Chyba nie. Chodź, to jest przy tych prezentach, przy tym Mikołaju za mapą, co weszliśmy na samym początku. Dobra, ale ty mówisz, że masz jakieś czołgane otwarte. Tak, do końca korytarza biegnij tego naprzeciwko, co była ta Amelia, nie? To tam po drugiej stronie. No to były te korytarze, w których nie można sejwować, to już jestem pewna. Ale ja już w tej wentylacji tu sobie zasejwowałem. Ale to wentylacja, ale w tych korytarzach było pokazane. No tak, no to w tych korytarzach wentylacji nie było pokazanej. A, dobra, ta laska powiedziała, że trzeba włączyć jakieś te... Aha. Słuchaj, nie możesz zapisać nawet wentylacji, bo mam czarny ekran. Nie no, zapisałam, mam okej ekran. Ja pierdzielę, no ale ja zginąłem, loaduję i mam czarny ekran. A to może jak zginąłeś, to dlatego. Słuchaj, ja muszę powtórzyć, na dole pomieszczenia mi działa safe, a nie możesz, w ogóle wentylacji też nie możesz zapisać. Bo ja mam czarny ekran, jak loaduję, nie? Aha. Ja muszę powtórzyć, słuchaj, całą rozmowę z tą Amelią. No to lepiej, żebym tutaj nie, zginęła. No ja dziękuję bardzo za takie... No to będzie gówno, bo tam są lasery, nie wiem, czy ty widziałaś to. Jeszcze nie, na razie widzę jakieś manki. Mam przycisk jakiś. No ale to... Irytuje mnie to. Ale powiem ci, że ja tu życzę pozdro, bo tutaj są takie skakane. No ale właśnie to jest głupie, że nie jak można to zapisać. Zrobić? No, no i to, co, nie to jest nie do zrobienia moim zdaniem. I może dlatego taka niska ocena. Chyba, że może ja po prostu zapisałem na początku tego szczytu, może tam dalej już można. No bo nie wiem, udało mi się, ale powiem ci, że to jest takie skakane z dupy, że to jest... Ale udało ci się tak za pierwszym razem do save'a? Czy zrobiłaś tego save'a? Czekaj, bo nie wiem, bo się okulację, no zrobić. Dobra, poczekaj, najpierw tak, weszłaś do tego szybu i jest takie przejście w dół albo na wprost, to gdzie poszłaś? W dół?
A w dół. Tak, tak, tak. A na wprost tam co jest? Nie wiem. No tu jest manki. Nie, to manki to jest powrót. Aha, okej, czyli muszę tu wejść w dół. Aha. No i co, serio, ja nie mogę zapisać tutaj? No nie wiem, ja na razie zapisuję cały czas, ale no wiesz, nie zginęłam, nie? Więc nie wiem. A tu jest wszystko pozamykane, nie rozumiem tego. Aha, ten przycisk, tak? O to ci chodzi. Mhm. Nie no, powiem ci, że nie chciałbym tego powtarzać, nie? Zapiszę sobie po tym przycisku. Bo to będzie naprawdę irytujące. To nie jest żadna czasówka. No nie, nie, to nie jest czasówka. Nie wiem, co tam jeszcze dalej było, bo ja gdzieś tutaj wylazłam. Ja sobie to tutaj zapiszę. Widzę te skoki. Boże. No Jezus, ja jestem w jakichś piwnicach i nie wiem, co ja mam dalej. Czy to będzie jakiś powrót? Czy ja będę się wracać, bo ja tam dobra, dalej... No ja to zapisuję. O Jezus, są, tu są jakieś skrzynie. Ale to nie są te, które tam były pokazane. To będzie jakaś ściągana sprawa, widzę. Czy to się ciąga? Poczekaj, tam jest powrót, czyli nie. Ja powinienem, słuchaj, do takiej kucanej, tak? Wejść? Tak, ja w ogóle jestem przy jakichś skrzyniach takich czy to się ciąga? W ogóle mam jakieś trochę takie... Poczekaj, a nie jak wiem, na tej kucanej poszłaś prawo, lewo? Nie no wiesz, właśnie, na prawo były flary no. I później poszłam w następnym od nogę i właśnie tutaj dolazłam do jakiegoś takiego do innego skrzynek. Miejsca. Tak, a tu coś a jakie déjà vu masz, w sensie z tym customem cały czas, tak? Z customem, on... Boże, są dwa przyciski, co one robią? Jedno jest to, że miasteczko Nerkopolis mi się... Aha, kumam. Miasteczko Nerkopolis mi się tutaj kojarzy, a dwa... Mhm. Że w sala, w której teraz jestem, dam sobie rękę odciąć, że była w jakimś customie świątecznym, który ogrywałam. I chyba nawet wiem jakim. Mhm. Czyli tutaj się inspirował, tak? Aha, i to jest czasówka. Dobra. Aha, no to teraz mamy czasówkę, zajebiście. Czy ona tu przodem zeskakuje? Pewnie nie. O, zeskoczyła przodem, wow. Nie wiem, co to był za custom, ale ta sala, no po prostu mam, no, mam déjà vu, praktycznie była identycznie skonstruowana. Dobra, na razie ja cały czas jeszcze jestem w wentylacji, nie? Okej, tu jakieś drzwi jakieś rozwalone. Miałaś to, tak? No, coś tam było chyba. A no mam, takie skrzynki zielona, tak? Czerwona. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. A które się przesuwa? Zobacz sobie, zlokalizuj takie dwa przyciski, takie znowu domofony. Jeden jakby podwyższa takie... No musisz se to zobaczyć, po prostu. Musisz zobaczyć, aha, co to robi. Podwyższa. Żebyś wiedział, co robić, po prostu. Ale to się da. I ja teraz sobie ten u góry klocek, znaczy ten skrzynię przesunęłam na to, że to mi wywindowało jakby do góry, rozumiesz? Ale teraz jakiemu tam... Aha, to tędy sobie teraz wejdę, tak? A poczekaj, to ten na razie jeden przycisk odcisnę, czekaj. Znaczy, no rozumiem, bo ta górna się, rozumiem, przesuwa, okej. Okay. Pają to. I teraz sobie ją wysunę. A tam na górze trzeba ją ustawić, rozumiem, gdzieś, tak? No jeszcze nie wiem gdzie, ale obstawiam bez jeszcze drugi domofon, który robi jest czasówką. No, i robi, wiesz co, robi tą klapę. I wydaje mi się tak, tam na samym końcu za tą klapą będzie... Okej. Okay. Czyli tam przyjdzie z drugi klapa, dobra. Ale co jest czasówką, przepraszam, ta klapa? Tak. Aha, czyli na razie tego drugiego sobie nie klikać, dobra. Drugiego nie klikaj, bo to jest czasówencja. A widzę nawet, gdzie jest ten drugi, tam za tą skrzynką, tak jakby. Okej. No nawet spoko to jest, tylko... Aha. A jak ja mam to pociągnąć, wejść tam za tą siatkę? No, pod klapą. I mam sobie też tu skrzynkę podstawić, tak? Czy dam radę bezpośrednio? Nie, dam radę. Nie. Bo i nie dam rady. Chyba, że ona mi przeniknie. Okej. Okej, a tu na górze coś było jeszcze?
Jakieś prezenty, coś tam klikałaś, kontrola, nie kontrola? Nie, nie klikałam, bo robię tą czasówkę, później się będę w to bawić. Bo tu może coś być ukryte, na przykład może z takim kartonem. No to za chwilę. Nie. I teraz sobie ustawiasz to tak już tuż przed tą klapą, tak? Tak, tak, tak zrobiłam. Bo ta czasówka jest bardzo wyżyłowana, czy jest tam sporo czasu? Wiesz co, sporo jest czasu, bardzo okay. dużo. Ja już to wstawiłam do tego zakrętu, a to się dopiero, że tak powiem, opadło w dół. Wiem, okej. Okay. O Jezu, jak ja się tu blokuję na tych teksturach. No dobra, ale mieliśmy pierwszego baga z tymi zapisami, bez sensu to jest. No, mam nadzieję, że ja na powrocie nie zginę, tam była jeszcze dalsza droga. Widziałem, jeszcze była jedna ta taka kucana, o tym mówisz, mam nadzieję, że na przykład w tym miejscu tutaj save działa, chociaż nie chcę tego sprawdzać. Nadzieję. A w ogóle tam jest jakaś znajdźka na dole. Coś się zrobiło, ale gdzie to jest? Nie mam pojęcia. Podniosłaś flary z dołu, na podejście? Nie, 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 zaraz to zrobię. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale mogę się tylko domyślać. A, to jest bo tam jest taka klapa czołgana i ja nie wiem, czy... Teraz biorę te flary i ja nie wiem, czy to nie jest to z tego czołganego, który ja widziałam tam na dolnym piętrze, ale ta klapa była... Znaczy ta kratka była zamknięta. Okej. Okay. No dobra, wracam się chwilę. Dobra, prawie. Ja dopiero to przez klapę będę przepychać, nie? Mhm. I tam jest jakiś podest, tak? Na który ja mam to ustawić? Tak, jest, jest. Okay. Ja dalej zobaczę, co jest w tej dalszej drodze, nie? Mhm. Ja czytam kucanem jeszcze wentylacją jakby, tak? Tak, 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 tak. Kurde, tu na te skrzynki nie można wchodzić, irytuje mnie to. A ty przez ten zakręt tak przeniknęłaś sobie jakoś? Idę tam do końca. Ty się przez ten skrzynkę, przez ten rożek? Nie, jak... normalnie możesz na nią wejść i się przeczołgać. Tak? Tak. No to na niektóre skrzynki się nie dawało wskakiwać. No to widzisz. Boże, na końcu nic nie ma, szlak mnie zaraz trafi. No ale i tak tam trzeba było się wrócić, nie? Ale no, mogłam sobie wyjść już wcześniej. Ty się mogłaś nie iść do tej odnogi, no ale musiałaś sprawdzić, skoro jesteś tam pierwsza, no. Boże. No nie Boże, tylko tak, bo bym ci powiedział. No i teraz trzeba będzie się wrócić tym się mówi na takim Boże. Zjeżdżanym. Już się boję na samym myśli. O Boże, nie no, myślę, że save'y tu działają, no ale się boję, wiesz, wczytywać, nie? Aha, czyli poczekaj, taki trochę challenging, nie? No taki challenging, to jest dupę. Jezu, gdzie to się otworzyło? Ja nie wiem, gdzie to się otworzyło, słuchaj. Znaczy, no mówię ci, że wydaje mi się, że tam jest taka kratka zamknięta, biała. Mi się wydaje, że to będzie od tego kucanego, które ja widziałam w posiadłości, tutaj zamknięte czołgane. Aha, te na dole jakby ono tak, było. Tak, 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 tak. Jak coś na dole posiadłości save działał, nie? Bo ja tam normalnie save byłem i wczytywałem, nie? Dopiero tutaj, potem. Wracam tak jakby... się teraz manki, wiesz? Czy nie było ciężkie, ten nie, powrót? Nie, nie. Dobra, już jestem w wentylacji też. Tylko ja nie pamiętam, jak tu się szło. Jezus Maria. No właśnie zginę. Zginiesz? Tak. No ale może zadziała save, no bez przesady. No chwila, moment. Chwila prawdy. No jest tam, tutaj działa. Nie masz czarnego ekranu, tak? Wiesz co, nie wiem czy... No nie, nie mam. No to działa, no to git. No czyli tak, ale ja mam problem tam z tym powrotem na tym manki, bo... Ja zginąłem. No i teraz zgadzam się. No a jak co zrobiłeś, że zginąłeś? A nie, dobra, działa. No wpadłem na tę podłogę, nie? No ale w którym miejscu? Nie, dopiero skaczę po tych takich skosach. Wiesz co? Teraz się przesuwam na łapkach, nie? Ale ty już ja nie wiem, dalej. Jak mam na tym manki wrócić. Nie wiem, ja jeszcze manki nie mam, zaraz pewnie będę mieć. Bo te manki nowy ruch, czy nie czy prowadzą ja? Do końca jakby, do no, wyjścia? No właśnie problem jest. Aha, że może być jakiś nowy ruch. No nie, no ja jestem ginę. Na manki.
No i jak ja mam to zrobić? A czemu giniesz? Aha, że ona ci zjeżdża z tej pochylni, tak? Jak ja mam to zrobić? Nie, udało, nie zjechałem. No ale mi cały czas zjeżdża, no to... Nie rozumiem. Po prostu poszedłem. No i nie, ona mi nie zjechała. A, bo to dobra, trzeba było powiedzieć, że w lewym rożku. No w lewym. A no to teraz. Jezus Maria, dla mnie to chyba było oczywiste, bo prawym żeśmy wchodzili. No tylko wiesz co, spieprzyłem chyba, nie, bo ja... Nie, ty mówisz o czymś zupełnie innym. Nie, prawym wchodziliśmy, oczywiście, no. Ale ja mówię wejście właśnie na tym manki, że po lewej stronie, bo po prawej mi się zjeżdżała z tego gówna. A rozumiem, że do lewego rożka o to ci chodzi. Tak. No, okej. Okay. Nie jestem takim jełopem, wiem o tym, że prawym żeśmy wchodzili. Słuchaj, zapisałem niestety po tym manki pytanie, czy to mi się nie zbadzi. Wiesz, o co chodzi? Tak, dobra, wychodzę na zewnątrz, żeby zrobić ten... O, mam kascenkę, czekaj. U Mikołaja się potwierają chyba drzwi. To ja idę do Mikołaja. No jedne już mamy otwarte. A to ja nawet nie wiem, gdzie to jest. No to były te, mówiłem. Co jest grane? Statystyki? Co? 2 na 10? Nie wiem, jakieś... A, fajerwerki są teraz, dobra, okej. Okay. Co?! To, nie robi też te statystyki, ale to nie jest chyba... Nie rozumiem, o co chodzi. O co chodzi? Dlaczego mnie wywaliło do tego? Ale to nie jest koniec customu, o co chodzi? To jest jakieś chore! Nie jest koniec customu, o co chodzi? O kurwa! Ej, ja nie rozumiem, dlaczego nas... ten... O co chodzi? Przecież my tam mamy bibliotekę nieotwartą. Przecież w połowie miejsc my jeszcze nie byliśmy, o co chodzi? Ej, ale za każdym razem taka scenka ci się otwiera? Znaczy, w sensie odpala? Nie wiem, nie chcę na razie tego wiedzieć. Na dole chyba można zapisać, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, zapiszę. No za każdym razem mam tą cutscenkę. Dobra, a co powiedziałaś, że jeszcze na dole było jakieś przejście tam nieotwarte, czekaj. A jest. No jest ta wnęka. Ale ona jest zamknięta faktycznie. A nie da się tego rozpieprzyć. Coś tu jest nie tak. Dlaczego ona mi się custom kończy, bo ja nie rozumiem. Aha, nie da się tego. Ja pierdziele, no i mówię, że w złej kolejności my to zrobiliśmy. Albo może przez to, że zapisywaliśmy. Wiesz o co chodzi? Ci się coś zbadżyło. No mam tutaj czarny ekran, jakiś safe mi nie działa. No właśnie. Ale tak se sprawdzam, wiesz? Ale ten dolny ci nie działa jakby? Wiesz, czekaj, co? To pewnie się otworzyło. Dobra, chodź tam, gdzie był disco ticket. Pewnie tam się otworzyło. No właśnie, ja tutaj się obawiam na coś innego, bo wiesz czego się boję? No. Że myśmy użyli tego ticketa. A to się rozchodzi o tą imprezę bożonarodzeniową. Ja nie wiem, czy nie używając tego ticketa imprezowego, my żeśmy nie uruchomili końcowej cutscenki. Ja nie wiem, czy my nie będziemy musieli zrobić tego wszystkiego na nowo. Ale wiesz, że ja nie mam już save'ów takich chyba? No to bardzo ticketem. Mi przykro. Wiecie no chyba co? Nie będę odpalać zrobimy, tego zrobimy cięcie. Ja pójdę jeszcze raz tą zrobić pogawędkę z Amelią, zrobię całe te wentylacyjne gówno. I ja spróbuję wtedy stamtąd wyjść, bo mi się wydaje, że wydaje mi się, że my przez ten ticket zepsuliśmy to, no bo tak naprawdę tu się wszystko tą imprezę rozchodzi, nie? No w sumie tak. Dobra, to sprawdzimy, to robię cięcia. Ja pierdolę. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsayer. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.